Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kochanie siebie to temat szeroko omawiany w social mediach i bardzo dobrze, ponieważ kochanie siebie jest początkiem naszej drogi ku nam prawdziwym. W tym filmie chciałabym jednak podejść do kochania siebie z punktu widzenia duchowego oraz udzielić Wam kilku rad i wskazówek, jak ugryźć ten temat. Po pierwsze chciałabym Wam wyjaśnić, iż będę używała słów kochać siebie i miłość, ale niezamiennie. Słowo miłość będę w tym, jak i kolejnych filmach używać tylko w odniesieniu do miłości płynącej do nas z góry, ponieważ to jest jedyna, prawdziwa, czysta miłość, pełna akceptacji, miłosierdzia, bez warunków i oczekiwań. Natomiast nasza ludzka miłość najczęściej taka nie jest. Sami odpowiedzcie sobie szczerze, czy potraficie kochać bez oczekiwań, bez przywiązania, bez oceniania, bez stawiania granic? Czy potraficie kochać bezwarunkowo, tak jak Bóg kocha nas? Dlatego też taki rozdział znaczenia tego rodzaju miłości, podkreślenie jej inności, myślę, pomoże Wam w zrozumieniu procesu dążenia do miłości bezwarunkowej poprzez kochanie siebie najpierw, a później kochanie innych. Zrozumienie różnicy między ludzkim kochaniem a miłością Boga do nas stawia nas w takiej pozycji pokory i szczerego poczucia w sobie tej niedoskonałości. A to z kolei daje nam możliwość uczciwego wyruszenia w drogę, aby osiągnąć ten najpiękniejszy stan boskiej miłości. A teraz najważniejsze pytanie. Czy kochasz siebie? Albo w ilu procentach kochasz siebie? Pominę tutaj aspekt kochania swojego ciała, ponieważ ten temat jest teraz mocno nagłaśniany i wszyscy wiemy, o co w nim chodzi. A ja chciałabym się dowiedzieć, na ile kochasz siebie w całości. Na ile kochasz siebie za swoje wybory, za swoje wnętrze, za swój wewnętrzny monolog, za swoje myśli i czyny. Czy potrafisz powiedzieć do siebie, kocham siebie za tę przesoloną zupę. Kocham siebie za te wciąż niedokończone sprawy. Kocham siebie za swoje roztargnienie. Kochanie siebie w nieidealnych sytuacjach to akceptacja siebie w pełni. Takim, jakim się jest tu i teraz. Bo nie jest sztuką kochać to, co jest oczywiste, ale sztuką jest kochać również to, co wydaje się trudne do kochania. Za tym idzie również wybaczenie sobie, opieka i troska okazywana sobie. Naszym naturalnym odruchem jest pragnienie obdarowywania miłowaniem innych. Tymczasem siebie stawiamy gdzieś na końcu, zapominamy o sobie i nie powiem niczego nowego teraz, jeśli przypomnę Wam, żeby kogoś kochać, trzeba najpierw kochać siebie, bo początek wszystkiego jest w nas, początek wszystkiego jest w Tobie. Bo jak chcesz kochać, kogoś obdarowywać kochaniem, jeśli w środku jesteś pusty, pusta? Wyobraź sobie, że Twoje miłowanie siebie to woda w szklance i jeśli będziesz ciągle z niej wylewać, a nie uzupełniać, to za chwilę ta szklanka będzie pusta. Albo wyobraź sobie, że każdy Twój wdech to Twoje kochanie siebie, a wydech to kochanie innych. Żeby była równowaga, musisz wdychać i wydychać. Nie da się funkcjonować tylko na wydechu, bo się udusisz. A teraz zrób sobie ćwiczenie. Usiądź wygodnie i zwróć uwagę na swój oddech. Czy jest płytki, czy głęboki? Czy kochasz na tyle swoje ciało, żeby pamiętać, że potrzebuje ono głębokiego oddechu, żeby na przykład się zrelaksować? Żeby dobrze natlenić każdą komórkę? Taka nieoczywista czynność, w której też jest wyrażone Twoje miłowanie siebie. A teraz przejdźmy do kochania innych. O tym, że powinniśmy kochać drugiego człowieka takim, jakim jest, bez oczekiwań, bez chęci zmian, kontrolowania i przywiązania, to wiemy. A czy stosujemy? Albo w jakim procencie? A czy potraficie kochać waszych wrogów, tych, którzy was ranią? Niezwykle to trudne, prawda? Tylko, że to nie słowa czy czyny tej osoby ciebie tak naprawdę ranią, tylko rany, które ta osoba otworzyła. A wręcz pokazała Tobie, że nie jesteś ze sobą w pełni połączony, połączona. Ta osoba pokazała właśnie, że siebie nie kochasz. I to jest to, co Ciebie tak naprawdę zabolało.
Więc zamiast się gniewać, co w duchowości nie powinno mieć w ogóle miejsca, bądź wdzięczny, wdzięczna tej osobie za wskazanie Twojej blokady i kochaj ją. I mam dla Was taki mały trik, jak rozpocząć kochanie drugiej osoby, gdy wydaje się Wam to niemalże niemożliwe. Zacznijcie od małych kroczków. Od mówienia sobie, kocham to uczucie kochania Ciebie i nieważne co robisz lub mówisz, bo kochanie tego uczucia we mnie jest najważniejsze. Każdy człowiek potrafi kochać od momentu narodzin, ale z biegiem czasu, z biegiem życia tracimy tę umiejętność w wyniku traum i różnych trudnych życiowych sytuacji. Jedyne co musimy zrobić, to tę miłość w nas odkodować, odtworzyć. I możecie to zrobić na dwa sposoby. Od dołu lub od góry. Ja tak nazwałam dwa sposoby pracy ze sobą. Od dołu, czyli od poziomu osobowego, lub od góry, czyli od wymiaru duchowego. I praca na poziomie osobowym polega na analizowaniu przeszłości krok po kroku, rozkładaniu jej na czynniki pierwsze, na zrozumieniu i akceptacji oraz wprowadzaniu nowych, zdrowych nawyków myślowych. Na kanale Klinika Duszy, Życie to Rozwój znajdziecie odpowiednie narzędzia do tego. Oprócz wideoblogów są również medytacje, na przykład medytacja na wybaczenie i pokochanie siebie. Metoda z góry polega na połączeniu się z boską energią, na połączeniu się z wyższymi wibracjami, czyli na takim podciągnięciu siebie wyżej. I wówczas następuje połączenie waszych cząsteczek z cząsteczkami energii wyższej. Łączycie się wówczas z boską bezwarunkową miłością i tym samym wybaczenie, akceptacja, miłosierdzie przychodzi wam w sposób naturalny, ponieważ jesteście wówczas w waszym pierwotnym stanie istnienia. Sztuką jest później utrzymać ten stan poza medytacją. Na kanale Mae Drzewo Poznania znajdziecie medytacje, które my nazywamy wejściem w stany duchowe, ponieważ wy z waszego poziomu czasem nie jesteście w stanie połączyć się z tą wyższą energią i utrzymać ten stan. Dlatego w tych medytacjach zakodowana jest nasza intencja, nasza energia, która ma was wciągnąć na odpowiedni poziom. Po tym, jak już podejmiecie decyzję, że waszym pragnieniem jest kochać siebie, a następnie innych, po tym, jak wybierzecie metodę i zastosujecie ją w swoim życiu, przyjdą do was testy, czyli sytuacje życiowe, które będą uderzająco podobne do tych, które już przeszliście. I pamiętajcie, że te testy, te sytuacje są tylko po to, aby nowa energia mogła się w was zakotwiczyć, ugruntować. A waszym zadaniem jest jedynie zachować się inaczej niż zazwyczaj. Czyli jeśli ktoś, kto was do tej pory systematycznie ranił, znów będzie próbował to uczynić, wy ze stoickim spokojem powiecie sobie: i tak Ciebie kocham, a twoje słowa mijają mnie albo roztapiają się na mojej skórze niczym płatki śniegu, nie robiąc mi nic złego. To, że trafiliście na ten kanał, nie jest też bez przyczyny, bez powodu. To znaczy, że Twoja dusza Ciebie tutaj doprowadziła, ponieważ w moich słowach jest dla Ciebie jakiś przekaz. Jest to dla Ciebie znak. A co Ty już z tym zrobisz? To Twoja wolna wola oczywiście. Pamiętaj jednak, że nasze cząsteczki zawsze będą szukały cząsteczek wyżej wibracyjnych po to, aby czerpać albo tylko spokój, albo żeby również wejść wyżej i stać się kreatorem swojego życia. Kochani, jeśli materiały, które znajdziecie na obu kanałach, czyli Klinika Duszy, Życie to Rozwój lub Małe Drzewo Poznania, nie będą dla was wystarczające, linki oczywiście do wszystkich medytacji zamieszczę poniżej w opisie filmu, to zapraszamy was serdecznie do kontaktu. Poprowadzimy was indywidualnie, stworzymy medytację czy też wizualizację tylko dla was, pomożemy przeanalizować waszą ścieżkę i będziemy waszym łącznikiem z wyższymi wymiarami. Zapraszamy i dziękujemy, że jesteście.